Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, która połączy Tułowice Małe z Wydrowicami w gminie Niemodlin. Ten blisko kilometrowy odcinek przy drodze wojewódzkiej 405 jest brakującym elementem do połączenia obu miejscowości. Tu jak najbardziej jest potrzebna, też dla mieszkańców, którzy jeżdżą tędy rowerem, którzy chcą biegać. Jest kawałek tam chodnika, ale po prostu to w całości powinno być kompleksowy załatwiony. Jest duży ruch ze względu na to, że jest tutaj strefa ekonomiczna w Tułowicach, więc to jest bardzo dużo tirów, które dostarczą towar w Tułowice. W Tułowice po prostu to muszą tędy jechać, bo nie ma innej możliwości. W ramach zadania powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 metrów. I właściwie cały ten ciąg Niemodlina i Tułowic będzie już połączony docelowo. Ja tylko jeszcze zaznaczę, że w ramach tego projektu, który dzisiaj rozpoczynamy, a który przewidujemy, że będzie zrealizowany na styczeń 2022 roku, że ten projekt również obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej, drogi 405. Także to, co teraz ucierpiało, jak Państwo tutaj lokalnie wiecie, w czasie budowy obwodnicy Niemodlina, po zakończeniu tej budowy będziemy musieli bardzo szybko tą nawierzchnię też naprawić. Obecnie bezpiecznie na rowerze można przejechać odcinek między Ligotą Tułowicką a Tułowicami Małymi, gdzie niestety ścieżka rowerowa się kończy. Inwestycja rozbuduje bazę ścieżek rowerowych w gminie Tułowice. W zasadzie mieszkaniec już Ligoty Tułowickiej będzie mógł wsiąść na rower i dojechać do Niemodlina w sposób bezpieczny poprzez Tułowice, przy centrum przesiadkowym Tułowice Małe, Wydrowice i do Niemodlina. Bardzo się cieszymy z tego, że wreszcie to ma finał w postaci, chociażby teraz tutaj ruszają już prace projektowe, środki są na to zabezpieczone i wykonawstwo. Myślę, że to jest kwestia tutaj już nieodległej przyszłości.